2018 roku nasza grupa była pod presją silnych zmian na rynku surowców, w szczególności na rynku gazu, ale też surowców energetycznych jak węgiel oraz też CO2. W wyniku tego spółka osiągnęła istotnie niższe wyniki niż w 2017 roku. EBITDA wyniosła 764 miliony złotych przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 10 miliardów złotych. W pierwszym kwartale 2019 roku sytuacja była o wiele, wiele lepsza. Ogłosiliśmy szacunki, z których wynika, że EBITDA w pierwszym tylko kwartale wyniosła 607 milionów złotych. EBITDA też obejmuje już wyniki skonsolidowane z nową naszą grupą kapitałową, którą pozyskaliśmy w zeszłym roku, czyli z Compo Expert. W najbliższym czasie przed grupą Azoty stoi największe wyzwanie. W tej chwili pracujemy nad największym projektem w historii Grupy Azoty, czyli projektem Polimery Police. Naszą ambicją jest, aby w tym roku zamknąć finansowanie tego projektu i rozpocząć budowę. W tej chwili trwają prace właśnie nad finalizacją tych działań, ale także rozmawiamy z potencjalnymi akcjonariuszami, którzy by chcieli uczestniczyć w tym projekcie. Ostatnio opublikowaliśmy komunikat o podpisaniu listu intencyjnego z Hyundai Engineering i z firmą Lotus.